Często i chętnie bywał w Wilnie. Darzył Litwę ogromnym sentymentem. Wierzył w strategiczne partnerstwo i chciał je rozwijać. Być może dlatego na Litwę właśnie przyjeżdżał najczęściej. Był tu, kiedy Litwa świętowała milenium. W marcu przyjechał na obchody 20-lecia odrodzenia niepodległości. Wtedy jednak nieoczekiwanie z powodu choroby matki musiał wrócić do Warszawy. Mój nagły wyjazd jest związany wyłącznie z problemami, znaczy z życiem rodzinnym, znaczy z kłopotami w tym zakresie, które każdego człowieka, także i prezydenta mogą dotknąć. Myśmy się już dzisiaj z panią prezydent umówili na rozmowę taką, jakich mnóstwo prowadziliśmy z panem prezydentem Adamkusem, czyli całkowicie nieformalnie tu na Litwie. Takich rozmów było bardzo wiele problemów w ten sposób, żeśmy rozwiązywali bądź usiłowali rozwiązać. Jest o czym rozmawiać i w ciągu najbliższych tygodni ta rozmowa się w warunkach może mniej uroczystych, ale bardziej efektywnych odbędzie. Obiecał i słowa dotrzymał. Któż mógł przypuszczać, że to będzie jego ostatnia wizyta na Litwie, ostatnia zagraniczna wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie należała do przyjemnych. Kilka godzin przed przylotem prezydenta Polski Sejm Litwy odrzucił przygotowaną przez rząd ustawę zezwalającą na oryginalną pisownię nazwisk polskich. Litewskie władze od lat obiecały załatwić tę kwestię. Lech Kaczyński nie krył rozczarowania. W Polsce żyją Litwini, żyją też przedstawiciele innych narodów. No do głowy by nam nie przyszło, żeby nie mogli pisać swoich imion i nazwisk zgodnie z ich brzmieniem w poszczególnych językach. Już wtedy wielu obserwatorów zauważyło, że był to policzek dla prezydenta Rzeczypospolitej, tym większy, że Sejm nie zgodził się nawet na dopracowanie rządowego projektu. Ten problem pozwala na to, aby ci, którzy nie są zwolennikami koncepcji bardzo silnego zbliżenia między naszymi krajami, mieli argumenty. Prezydent Kaczyński nie dał się jednak ponieść emocjom. Długo rozmawiał z prezydentem Grybauskaitę, potem oficjalne oświadczenie i żadnych wywiadów. Panie prezydencie, może na dwa słowa? Pozostaje wierzyć, że prezydent Kaczyński nie odjechał w najgorszym nastroju. Prezydent Della Grybauskaitė zapewniała, że to nie koniec sprawy pisowni polskich nazwisk na Litwie. Mam nadzieję, że Litwa zdoła rozwiązać ten problem. Przykro, że wciąż jesteśmy zbyt zamknięci, zbyt emocjonalnie reagujemy na większość spraw. Im więcej wykażemy zrozumienia wobec wszystkich obywateli, między innymi Polaków, tym bogatsza stanie się Litwa. Chcę wierzyć, że nasi politycy dojrzeją do takich decyzji. Nie wiemy, jakie było zdanie Kaczyńskiego, gdy odjeżdżał. W zamyśleniu, w pośpiechu. Za dwa dni czekał go kolejny trudny wyjazd do Katynia. Na uroczystości z Wilna do Katynia udali się również harcerze wileńskiego chówca Maryi. 9-osobowa grupa w pielgrzymce rowerowej pokonała ponad 580 kilometrów. Warunki pogodowe były fatalne, ciągle padał deszcz i śnieg. Droga zajęła im 4 dni, ale dotarli na czas. Prezydent miał właśnie o 11 przyjechać, uroczyście złożyć wieńce, lecz zauważyliśmy, że korespondenci zaczęli uciekać po prostu z tego miejsca, że policja, straż pożarna gdzieś wyjeżdżali. Coś jest, jakiś wypadek. Był odmawiany różaniec święty. No dziś trzeba powiedzieć szczerze, że komórki wszyscy mają, SMS-y dzwonią i dosłownie to w 5 minut wszyscy byli zebrani, powiadomieni. I wtedy zaczęły się właśnie te przeżycia takie już bardzo, bardzo głębokie. U ludzi po prostu była, uważam, ciągle nadzieja, że ktoś przeżył, że nie jest tak źle. Kiedy przyjechał właśnie już prosto z lotniska ambasador Jerzy Bar, płakał, po prostu płakał, ale to były łzy jak syn, który traci ojca. I dla mnie chyba to były najpiękniejsze chwile, że można zobaczyć też w dyplomatach, w ludziach wysokiej rangi, w parlamentarzystach, takie bym powiedział, prawdziwe też uczucia miłości do kogoś, do ludzi, prawda? I co najbardziej przeraziło mnie, to że pierwsze rzędy, a tam ich było no, 7 takich potężnych rzędów pierwszych, po prostu było pustych. Był wzięty wianek, który był przeznaczony dla pana prezydenta i właśnie na jednym z tych miejsc, na uroczystym, gdzie musiał siedzieć prezydent, był umieszczony ten wianek, zapalony znicze i właśnie msza przebiegła w takiej właśnie atmosferze, że wszyscy siedzieli dalej, a pierwsze rzędy były puste.
tragiczną wiadomość ze Smoleńska początkowo nikt nie mógł uwierzyć. Gdy wątpliwości zaczęły się rozwiewać, jako pierwsza zareagowała prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Jestem bardzo wstrząśnięta tą wiadomością, bo jeszcze przedwczoraj rozmawialiśmy z sobą. Litwa straciła dobrego przyjaciela. Rządy prezydenta Kaczyńskiego to jeden z najlepszych okresów współpracy polsko-litewskiej. W imieniu wszystkich mieszkańców Litwy składam wyrazy głębokiego współczucia narodowi polskiemu, bratu prezydenta oraz jego bliskim. Mam nadzieję, że stosunki pomiędzy obydwoma krajami nadal będą się rozwijały, że będą kontynuowane także wspaniałe inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego, które próbował wcielić w życie. Miałem okazję poznać go nie tylko od strony oficjalnej, ale również jako człowieka. Jego serdeczność i bardzo jasny pogląd na stosunki polsko-litewskie pozostaną w naszej pamięci. Wśród ofiar jest również trzech dobrze mi znanych i bardzo bliskich przyjaciół. To jest olbrzymia utrata nie tylko kogoś bliskiego, rozumiejącego, strata nie tylko dla narodu polskiego, bo w tej tragedii, w tym bólu niepowetowanej straty łączymy się z Polakami. Trudno uwierzyć w to, co się stało. To jest olbrzymia tragedia zarówno Polski, Litwy, Europy, jak i całego świata. Bo Polska, jej przywódcy, a szczególnie Lech Kaczyński, którego miałem okazję dobrze poznać, mieli konkretną wizję ważną nie tylko dla Polski, ale i Litwy, dla całego regionu. Ta bolesna wiadomość wszystkich nas tu na Litwie zszokowała. Litwa z pewnością ogłosi żalobę narodową i połączymy się w bólu z narodem polskim. Wilno reagowało błyskawicznie. Kilka godzin po tragedii Wilnianie skupili się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej. Tak samo spontanicznie modlili się przed 5 laty za Jana Pawła II, również Wigilię Miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, w bólu łączymy się dzisiaj z naszym narodem. Przede wszystkim z rodziną prezydencką, samą Polską, która trwa w żałobie. Bardzo boli, że i po 70 latach to wyklęte miejsce zabiera nam kolejne ofiary, zabiera naszych najlepszych ludzi. Przecież ten tragiczny wypadek dzisiejszy, ta katastrofa, ona w jakiś sposób zwraca uwagę całego świata na to, co się stało. I myślę, że właśnie niestety przy tak tragicznej okazji świat również pozna to, co było przed 70 laty. Długo minie dużo czasu, zanim będziemy mogli otrząsnąć się z tego, ponieważ sam jestem Polakiem i to, co się stało dzisiaj, jest dla Polski jedną z największych tragedii w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej. Straciliśmy kwiat elity polskiej i do tego jeszcze w miejscu, w którym tak wielu Polaków zginęło, zostało zamordowanych okrutnie, gdzie zginął także mój zamordowany pradziadek. I jest to podwójne łączenie się ze smutkiem dla rodzin tych dzisiaj zmarłych. Dzisiaj to koncentrujmy swój ból, uwagę, pamięć do tych ludzi, którzy zginęli. Wielu z nich osobiście znałem, z którymi też często się spotykałem i dzisiaj o nich myślę przede wszystkim. Kilka godzin później uroczyste nabożeństwo żalobne, koncelebrowane przez dostojników litewskiego kościoła, odbyło się także w wileńskiej katedrze, gdzie zgromadzili się litewscy przywódcy, posłowie, członkowie rządu i władz lokalnych, inteligencja, wojskowi, jak również zwykli Wilnianie. Polacy i Litwini, przyjaciele. Z tego miejsca, gdzie spoczywają relikwie świętego Kazimierza Królewicza, patrona naszych narodów w dniu wielkiej boleści i próby, którą przeżywa bratny nam naród polski. Chcę złożyć serdeczne wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin osób poległych w katastrofie.
Ubolewam też nad śmiercią biskupów i kapłanów. Niech Matka Boża Miłosierdzia pocieszy naród polski, a zmarłym niech wyprosi szczęście wiekuiste. Su visa pagarba ir meile. Z całym szacunkiem i miłością współczuję wszystkim przyjaciołom i nieznanym Polakom. Szczególne wyrazy współczucia chciałabym przekazać bratu i matce świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Świetnie rozumiem, co dziś przeżywają, ale my tu na Litwie także przeżywamy razem z narodem polskim tę straszliwą utratę. Powracają najlepsze, najcieplejsze wspomnienia o tym człowieku, który jako polityk zrobił naprawdę wiele, by nasze stosunki Polski i Litwy były przyjazne, braterskie. Niech Bóg ma go w opiece w tym lepszym świecie. Bezgranicznie żal i tych ludzi, i Polski, narodu polskiego, bo takiego ciosu to chyba jeszcze żaden inny naród nigdy nie przeżył, aby tak w jednej chwili została zmieciona elita serca i ducha narodu. Jeszcze kilka dni temu był tu, na Litwie. Tym nabożeństwem wyraziliśmy najgłębsze współczucie narodowi polskiemu i teraz pozostawimy wszystko w rękach Boga. Mnie samemu ta tragedia skojarzyła się z Janem Pawłem II, który także odszedł w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego. Tego wieczoru, zaraz po nabożeństwie, prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, premier Andrius Kubilius oraz przewodnicząca Sejmu Litwy Irena Degutienė udali się do ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Antokolu i złożyli pierwsze wpisy do księgi kondolencyjnej. Pani prezydent wpisała się po polsku. To tragedia dla Polski, tragedia dla Europy i tragedia dla Litwy. Pan prezydent i cały naród polski dla nas jest kolegami, sąsiadami i żalujemy i jesteśmy w żalobie wszystkich z waszym narodem. W niedzielę Litwa ogłosiła 3-dniową żalobę narodową. Przy ambasadzie Rzeczpospolitej na Antokolu ustawiały się kolejki chętnych, by wpisać się do księgi kondolencyjnej. Będzie ona wyłożona w ambasadzie przez cały tydzień żaloby narodowej w Polsce. Obydwa gmachy polskiej ambasady, stary na Antokolu i nowy w Pałacu Paca na Starówce, już od soboty toną w kwiatach i zniczach.